Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat krzywych. Jest to taki materiał, który dotyczy jakby trochę innego sposobu modelowania. Na początek przyjrzyjmy się, czym są krzywe. Można je wstawić poprzez menu Add, wybierając drugą opcję. Z tym, że to słowo może się komuś kojarzyć bardzo negatywnie w języku polskim, chociaż jest starożytne i bardzo często używane. Powiedzmy sobie, że nie moja wina, i to słowo raczej będę starał się omijać w swoich wywodach. Natomiast te krzywe mamy ładnie tłumaczone jako krzywe w języku polskim i mamy tych krzywych kilka rodzajów. Oprócz tego istnieją także krzywe, które są powierzchniami. One również robione są za pomocą krzywych i są to krzywe już dwuwymiarowe. Mamy także metabole, ale to nie jest krzywa, tylko jeszcze inny rodzaj obiektu. W każdym razie krzywe są takie, jak widać. Jeżeli dodam sobie obiekt, który jest krzywą, to przypomina ono troszeczkę taką ścieżkę z krawędzi. Natomiast w trybie edycji okazuje się, że to nie jest mesh, tylko zupełnie inny rodzaj obiektu. I graficy prawdopodobnie wiedzą, że jest to krzywa Beziera, taka prawdziwa krzywa Beziera z uchwytami i tak dalej. Natomiast ci, którzy z takimi krzywymi się jeszcze nie zetknęli, powinni się zapoznać z jakimiś podstawami. I teraz tak, taka krzywa w trybie obiektowym to jest zwykła krawędź, która jak widać składa się z takich malutkich segmentów. Je tutaj słabo widać, ponieważ jest ich sporo. Jak wspominałem w materiale o tekstach, mamy coś takiego w ustawieniach krzywych jak rozdzielczość. I preview, to jest rozdzielczość ustawiona teraz na 12, określa ile segmentów taka krzywa zawiera. Ona jest w postaci takich prostych odcinków rysowana i one przybliżają prawdziwą krzywiznę, której w Blenderze tak naprawdę nie ma. Więc jeżeli mamy tylko jeden odcinek, to cała krzywa od początku do końca jest rysowana jako zwykła krawędź. Oczywiście to nie jest mesh, więc nie jest to taka prawdziwa krawędź. Teraz jeżeli mam ustawienia 12, czyli domyślne, to już prawie tej krzywizny nie widać, znaczy nie widać tej linii łamanej. I krzywa zaczyna się wydawać coraz bardziej krzywa. Maksymalna wartość na preview to jest 64 i to są tak niewielkie odcinki, że nawet przy powiększeniu sporym nie jestem w stanie ich zauważyć. Taka krzywa w trybie edycji, proszę zobaczyć, że ma tylko dwa tryby, pokazuje swoją wewnętrzną strukturę, a jej wewnętrzna struktura jest prosta. Składa się taka krzywa z dwóch wierzchołków, które mogę zaznaczyć klikając je prawym klawiszem i mogę także zaznaczyć coś, co jest do tych wierzchołków przyklejone. Otóż widać wyraźnie, że każdy wierzchołek ma jeszcze takie dwa promienie wodzące. I mogę taki promień wodzący zaznaczyć na końcu i go zwyczajnie przesunąć, powodując deformację krzywej. Tego typu promienie wodzące nazywa się w Blenderze uchwytami. To jest handle, tak jakby. Mogę zaznaczyć również oba. Mogę je przekręcać, skalować, przesuwać. Przesuwanie oczywiście tutaj niczego ciekawego nie robi. Poza tym, że jakby zmieniam położenie punktu i krzywiznę. Natomiast klikając w punkt środkowy związany z tymi dwoma punktami uchwytowymi, mogę przesunąć swój wierzchołek. No i teraz ta krzywa to jest taki obiekt, który mogę sterować za pomocą tych moich uchwytów, powodując, że ona się będzie układała w najrozmaitsze sposoby. A więc mogę na przykład utworzyć z takiej krzywej coś na kształt takiego półkola. Oczywiście to samo mogę zrobić również z krawędzi, które byłyby z jakiegoś mesza dodane, nawet z jakiegoś plane'a mógłbym to przerobić. Ale byłoby mi w pewnych momentach troszkę trudniej. Krzywa układa się bardzo elastycznie, no i czasami jest to najprostszy sposób, aby uzyskać jakąś taką fajną topologię, jakiś fajny kształt. Z tą krzywą można robić różne rzeczy. I teraz pokażę może kilka ustawień, które mogą się przydać, zwłaszcza początkującym. Jeżeli wcisnę przycisk N, to w tym momencie mam coś takiego jak krzywa display. Ok, dziwne tłumaczenie, ale mamy wyświetlanie krzywej i tam można powiększyć lub pomniejszyć długość tych wąsów, które mamy narysowane przy krzywej. Jeżeli wyłączę wyświetlanie tzw. normalnych, to w tym momencie te wąsy znikają. Mogę także wyłączyć wyświetlanie uchwytów i w tym momencie zostaje zwykła krzywa, najprawdziwsza, taka jaką mógłbym sobie wyobrażać, gdybym sam projektował Blendera. Taką krzywą można ustawiać dokładnie tak samo jak wszystkie inne krzywe, z tym, że w tym momencie mam pracę tylko z wierzchołkami. Te wierzchołki mogę obracać, mogę je skalować i mogę je przesuwać, więc wszystkie transformacje GRS doskonale przy tym działają i jest to jeden z takich prostych sposobów pracy z krzywą. Oczywiście, jeżeli chciałbym teraz na przykład tą krzywą spłaszczyć w osi Y, to musiałem nacisnąć S, a później Y, aby to spłaszczenie było możliwe. A więc możliwe są takie proste tryby edycji, w których nie widać uchwytów i dzięki temu cały obraz na scenie jest dużo prostszy. Natomiast te uchwyty po coś są i one są potrzebne do różnych rzeczy. Na przykład, jeżeli chciałbym taką krzywą mieć dłuższą, powiedzmy sobie, że podzielę ją i dodam tu w środku pomiędzy dwoma swoimi wierzchołkami trzeci wierzchołek. Mogę zrobić to naciskając przycisk W
i zmianą subdivide wybrać podział krzywej. Teraz, jeżeli chciałbym, aby ta krzywa była w jakiś sposób skręcona, no to w tym momencie nie mam zbyt wielkich możliwości, aby to zobaczyć. Jeżeli na przykład jeden z takich wierzchołków przeniosę, powiedzmy sobie, postawię go, może zróbmy to porządnie, ok? Zróbmy tak. Postawię tutaj swój środek transformacji i teraz w widoku z boku względem tego środka obrócę swój wierzchołek, który był zaznaczony. W tym momencie moja krzywa jest skręcona. I teraz skręcenie tej krzywej jest tutaj niewidoczne. Nie mogę go zobaczyć. No i właśnie dlatego wprowadzono jeszcze takie dodatkowe wąsy, które widać było na samym początku, a które teraz są wyłączone. Właśnie te normalne. To nie są takie prawdziwe normalne, ale one pokazują mi skręcenie krzywej. Jak widać teraz, krzywa jest bardzo ładnie rozłożona i nie jest w ogóle skręcona. Elegancko. Mogę troszeczkę pomniejszyć te wąsy, żeby było trochę lepiej widać. No i teraz tak, gdybym chciał sterować takim skręceniem krzywej, to mamy tutaj taką dziwną deformację, która występuje tylko w przypadku krzywych i w żadnym innym miejscu w blenderze tej deformacji nie ma. To jest deformacja, która nazywa się skręcenie, twist, tego typu akcja. Teraz widać, że ta moja krzywa jest bardzo ładnie rozłożona i skręcenia nie ma. Ale gdybym zaczął coś z tym wierzchołkiem kombinować, to do takiego skręcenia mógłbym doprowadzić. Na przykład proszę zobaczyć tutaj. Tutaj ta krzywa już się jakoś musi ułożyć, jakoś się zaczyna skręcać. To jest właśnie to. Teraz takie skręcenie można kontrolować za pomocą specjalnego skrótu, który dla tego celu został przygotowany. Otóż w trybie pracy z krzywymi, jeżeli nacisnę Ctrl T, to w tym momencie steruję skręceniem krzywej. Tak to wygląda. Oczywiście teraz skręcę wokół swojego punktu transformacji, ale normalne pokazują, jak krzywa się skręca. I może to byłoby najlepiej pokazać na zupełnie nowej krzywej, którą wstawię od zera w środek układu. A więc dodaję jeszcze jedną krzywą, to będzie krzywa Beziera. Krzywa Beziera, można sobie o niej poczytać na Wikipedii, co to jest. Polecam. I teraz dodam jeden lub więcej punktów podziału. I teraz, jeżeli na przykład wyłączę sobie uchwyty, tak żeby nie było ich widać, to będę widział tylko swoją krzywą i normalne. Jeżeli wcisnę Ctrl T, to w tym momencie skręcenie bardzo ładnie pokazuje, jak ta krzywa się zachowuje. Oczywiście skręcenie działa pomiędzy wierzchołkami, a więc tutaj mam jeszcze dwa wierzchołki, dlatego tylko pomiędzy tymi wierzchołkami to skręcenie jest widoczne. Więc tylko w tym segmencie, w którym kręcę, rzeczywiście ono istnieje. No i teraz ktoś mógłby zapytać, dlaczego to jest ważne. Otóż taką krzywą mogę wyekstrudować. Mogę zrobić z niej krzywą, która będzie wstęgą. Do tego celu służy znany nam już z obsługi tekstów parametr extrude w geometrii. Jeżeli zwiększę troszeczkę ten parametr, w tym momencie z mojej krzywej robi się wstęga. I teraz taka wstęga oczywiście może być skręcona w jakiś sposób i w tym momencie właśnie to zaczyna być ważne. Widać teraz, że to skręcenie wyszło nie najładniej, ale można by było poprawić, zwiększając po prostu rozdzielczość krzywej, dodając segmentów. Widzę, że mimo wszystko nadal nie jest to ładnie zrobione. Ok, więc to są takie podstawowe zagadnienia dotyczące krzywej. Oprócz tego mamy jeszcze sporo innych możliwości. Na przykład, jeżeli taka krzywa leży sobie spokojnie, to mogę podnieść jej coś takiego jak depth. Ten parametr określa, że w tym momencie krzywa będzie rysowana z pewną grubością. Jest to standardowa grubość krzywej, ustawmy na przykład na 1. Jak widać, dostaje coś dziwnego. Dostaje taki daszek. Ten daszek bierze się stąd, że w tym momencie mam wypełnianie krzywej, czy też jakby wypełnianie tego obrysu, który powiększyłem, ustawiony tylko na pół. Jeżeli wybiorę sobie z menu Fill polecenie na przykład Full, w tym momencie będę miał obrys. I ten obrys jest w możliwie najniższej rozdzielczości. To jest rozdzielczość 0. Jeżeli rozdzielczość podniosę troszeczkę za pomocą parametru Resolution, to w tym momencie mogę mieć na przykład przekrój sześciokątny, albo na przykład siedmiokątny i tak dalej. Nie wiem, czy to był przekrój siedmiokątny, ale w sumie nie jest to takie ważne. No i teraz mam elegancką rurę, która dokładnie ustawia się tak, jak moja krzywa. Jeżeli teraz tę krzywą przeedytuję, jakoś ją powyginam, w tym momencie mogę mieć całkiem fajnie wyglądające rury, które będą się gieły akurat tam, gdzie chcę, aby się gieły. Zrobienie takiego kształtu z mesza oczywiście jest również możliwe, ale o wiele bardziej pracochłonne. A więc krzywe pozwalają nam zaoszczędzić czas i wykonać całkiem ładnie wyglądające bryły. Oprócz tego, że mam tego typu możliwość, istnieje również możliwość wpływu na przykład na kształt tego przekroju. Kształt przekroju teraz jest mniej więcej okrągły i mogę zmieniać jego rozdzielczość, powodując, że to będzie na przykład czworokąt. Okay? Ale to nie jest może szczyt tego, co chciałbym osiągnąć. Gdybym chciał mieć na przykład przekrój w kształcie jajka albo jakiejś gwiazdy czy czegoś takiego, to oczywiście takiej możliwości teraz nie mam.
Dlatego wprowadzono nową rzecz, o której nie chciałem powiedzieć w przypadku tekstów, czyli coś takiego jak taper i bevel object. Te dwa elementy tutaj określają kolejną krzywą, która może wpływać na kształt mojego obrysu, ewentualnie na obrys w trakcie jego długości. Najlepiej to będzie pokazać. Jeżeli mam już tą swoją krzywą, dodam w tym momencie jeszcze jedną krzywą, która będzie kółkiem. To jest zwykłe kółko zrobione z krzywej Beziera. Ok? Nic nadzwyczajnego, szczerze mówiąc. I teraz takie kółko to jest kolejna krzywa. Ona jest krzywą cykliczną. Tą cykliczność krzywej możemy włączyć na panelu Active Spline za pomocą, powiedzmy sobie, parametru U. Tak samo klawisz Alt-C w trybie edycji tej krzywej jest w stanie tą cykliczność przełączyć. W trybie obiektowym Alt-C będzie nam włączał znane nam już menu do konwersji na mesha. Teraz znając to, mając to kółko i znając jego nazwę, to jest Bezier Circle, możemy do tego mojego starego kawałka rury dodać obrys w postaci takiego kółka. A więc w tym momencie muszę wybrać coś takiego jak Bevel Object. Bevel Object mi ustawia obrys w przekroju tak jakby mojej krzywej. A więc teraz mam kółko, jak dodam to moje kółko typu Bezier, w tym momencie sytuacja się mocno nie zmieni. Mam to kółko nadal ustawione, nadal jest obrysem, ale teraz to kółko kontroluje mój przekrój, a więc jeżeli zmienię cokolwiek, na przykład jeden wierzchołek, to w tym momencie zacznie mi się deformować przekrój. No to jest coś, co jest bardzo fajne i mogę dzięki temu zrobić różne ciekawe kształty. Na przykład jakieś kable płaskie, powiedzmy sobie, czy różne jakieś takie fikuśne kształty, może teraz troszeczkę rozciągnę tą krzywą, by była bardziej kwadratowa. Proszę bardzo. Mam teraz jakiś taki tunel, czy cokolwiek. Więc to jest tego typu narzędzie. Kółko kontroluje przekrój. Natomiast jeżeli chcę dodać krzywą, która będzie kontrolowała grubość w trakcie, czy też wzdłuż tego obiektu, to wtedy muszę utworzyć kolejną krzywą i użyć jej jako taper object. Taper to jest wolne pole w miejscu na panelu geometrii. A więc dodaję kolejną krzywą. Ta krzywa może być zwykłą krzywą Beziera. OK, leży sobie tutaj. Odsunę ją trochę, żeby było widać dokładnie, co się dzieje. I teraz tę krzywą dodam jako taper object do mojej rury. No więc wybieram z listy, to jest kolejny bezier z numerkiem 01, tak sądzę. I już mam widoczny efekt. I teraz to może być dla niektórych zaskakujące albo dość trudne do zrozumienia. Chodzi teraz o to, jak ta deformacja wpływa na kształt. O ile w przypadku tego kółka, które poprzednio dodałem, wszystko było, mam nadzieję, jasne, to tutaj można się zdziwić, dlaczego akurat tak. I teraz jeżeli się przyjrzeć tej swojej krzywej, tej naszej krzywej Beziera, to ona jest wygięta w pewien sposób na osi Y. Otóż na osi Y odstaje od zera. I teraz to wygięcie na osi Y steruje deformacją grubości. A więc mam taki kształt jakby półrybki tutaj. Ok? Taki łaskowaty. I ten łaskowaty kształt jest odtworzony na moim meszu, na mojej rurce. A więc 0 jest na samym końcu i dostaje 0 w mojej rurze. Tak samo 0 jest na drugim końcu i tam również jest 0. Także mam tutaj zerowe, że tak powiem, ściśnięcie i tam moja rura po prostu się zamyka. Jeżeli teraz wezmę w trybie edycji, odsunę któryś z tych wierzchołków na bok w kierunku osi Y, to spowoduje, że moja rura będzie w tych miejscach szersza. Mogę zrobić wtedy taką trąbkę. To tak samo zrobię z drugim końcem rury i proszę bardzo, mam teraz już elegancko zmieniony kształt, który, no powiedzmy sobie, jest dosyć ciekawy. Oprócz tego, że mam takie trzy krzywe, to pamiętać należy, że ta krzywa oryginalna, którą teraz właśnie wytłoczyłem jakby z tym obrysem i kształtem na długości, również może być edytowana i mogę w każdej chwili ją poprawiać, dodając do niej nowe wierzchołki. Nowy wierzchołek mogę dodać pomiędzy dwoma istniejącymi za pomocą operacji subdivide, tak jak to powiedziałem. Ale oprócz tego mogę również kliknąć w koniec danej krzywej, w ostatni wierzchołek i nacisnąć klawisz E od extrude. W tym momencie robię jakby kopię tego wierzchołka i mogę odsunąć kawałek krzywej gdzieś w dalsze miejsce je postawić. Na przykład teraz zrobię kolejnego ekstruda, troszkę przekręcę kolejnego. Ok, w ten sposób się bawiąc mogę utworzyć całkiem fajnie wyglądający kształt, który będzie się jakoś tam sensownie lub nie układał. To jest kształt podobny troszeczkę do krzywej. Jak widać, skręcenie w tym momencie również jest istotne. Można sobie tą krzywą skręcić tak jak chcemy, elegancko budując z niej całkiem ładnie wymodelowane kształty. Mam nadzieję, że to jest jasne. Natomiast trochę się zapędziłem w tym materiale i pokazałem już takie trochę bardziej zaawansowane opcje, chociaż nazwałem ten tutorial podstawy
Myślę, że to już nie są podstawy, no ale dobrze. Możemy zrobić sobie jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, żeby już ogarnąć całość tematu. Fill Caps to jest opcja, która zamyka koniuszki tej mojej krzywej, a więc teraz mam taki zwykły jakiś kształt bez dziury w środku. Teraz, jeżeli chciałbym uniknąć tego typu zabawy, mogę usunąć te swoje krzywe, które sterowały moją rurą. I w takiej rurze nadal mam pewną kontrolę nad tym, jaką ona ma średnicę. Otóż w trybie edycji, jeżeli kliknę na któryś z wierzchołków, to mogę za pomocą operacji W wybrać coś takiego jak promień krzywej. Jeżeli wybiorę ten promień, to on automatycznie ustawia się na 1. To jest domyślna wartość. I ten promień mogę na zakładce z narzędziami zmniejszyć, na przykład tworząc pewne zwężenie. Tak samo w innym miejscu muszę wybrać znowuż ustaw promień krzywej, wtedy ustawia się ten, który miałem poprzednio. Mogę go ewentualnie przeedytować, mogę to zrobić kolejny raz. Natomiast aby to działało, muszę tak naprawdę zrobić to, no powiedzmy sobie, za każdym razem. Teraz, jeżeli chciałem, aby te wszystkie promienie były jakoś zrównoważone, wtedy mogę je zaznaczyć, znaczy mogę zaznaczyć wierzchołki, które są ze zmienionymi promieniami i wybrać sobie na przykład wygładź promienie krzywej. No i w tym momencie mam wygładzenie, to zaznaczenie nic nie dało, wygładzenie odbywa się pomiędzy końcowym i wierzchołkami. Z opcji, które tutaj są jeszcze ciekawe, które warto zobaczyć w tym menu, to są opcje takie jak na przykład odwróć kierunek, switch direction. Czasami krzywa może być wywrócona na lewą stronę. Jeżeli odwrócę kierunek, to wtedy krzywa jest po prostu na lewą stronę. W tym przypadku tego nie widać, ale za chwilkę będę pokazywał, jak można zrobić jakiś dzbanek. No i wtedy odwrócenie tej krzywej może mieć pewne znaczenie. Z opcji, które jeszcze tutaj możemy mieć, to jest w zasadzie chyba wszystko. Mamy jeszcze coś takiego jak set goal weight, to już jest ustawianie wag w wierzchołkach. Możemy wygładzić sobie krzywą, weźmy sobie na przykład jakiś taki dziwny myk zróbmy i teraz dam smooth. Widać, że krzywa się troszeczkę wygładza, ale pomiędzy wierzchołkami następuje deformacja. One się same nie przekręcają. Dobra, teraz tak. Może krótki przykład, co można z takich krzywych zrobić, aby to nie były tylko takie dziwne, bezsensowne rury. Otóż pierwszym zastosowaniem, takim jednym z fajniejszych, jest zrobienie bryły obrotowej. Bryła obrotowa to jest taka bryła, która jest zwykłą krzywą, ale ta krzywa dostaje obrys sterowany przez drugą krzywą. Także jeżeli teraz do takiej krzywej, która jest rozwinięta, jest płaska, nie jest cykliczna, dodam bevel object, to ta krzywa zacznie poruszać się wzdłuż trasy sterowanej przez ten bevel object. Mogę nawet zrobić kopię tej krzywej, ustawić ją obok i użyć jako bevel object dla tej mojej krzywej. W tym momencie dostaję fragment powierzchni. I ta powierzchnia ma dokładnie taki kształt, jaki miała moja krzywa, a więc mogę tą krzywą sobie obrócić w osi X, w osi Z, powiedzmy sobie o 180 stopni. Myślę, że tu będzie trzeba dać minus 90, zaraz, moment, R. Tak, to będzie trzeba dać minus 90. O, i teraz mam krzywą dopasowaną do kształtu, który zmieniam za pomocą tej krzywej. Jeżeli teraz wejdę do trybu edycji, zrobię jakiegoś subdivida, na przykład subdivide, to w tym momencie mogę sterować tym, jak tam ta powierzchnia się rozkłada. Bardzo prosta, elegancka sprawa. Tu oczywiście widzimy, że się powierzchnia załamała, dlatego że jej jakby zgięcie było zbyt silne. Niestety słabo się deformują te krzywe i trzeba byłoby kontrolować uważnie, dokładnie, co się dzieje, patrzeć. No ale okej, to jest jeden ze sposobów. Teraz, drugi sposób, to zamiast krzywej, która jest zwykłą krzywą, można dodać do takiej krzywej beziera zwykłe kółko. I to jest właśnie motyw, który pomaga stworzyć różnego rodzaju dzbanki. Możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo do tej krzywej dodajemy kółko, albo do kółka dodajemy krzywą. Ja zrobię ten drugi sposób. A więc w kółku wybieram sobie bevel object, który jest tą moją krzywą i dostaję wtedy taki placek. Ten placek wydaje się czymś bezsensownym, ale jeżeli teraz ustawię swoją krzywą w odpowiedni sposób, to ona będzie w stanie modyfikować mój mesh. I teraz trzeba ją tylko przesunąć troszeczkę, żebyśmy zobaczyli zaraz, jak ona działa. Proszę bardzo, jeżeli teraz ją ustawię w, powiedzmy sobie, prostopadłym ustawieniu, no to wtedy już widać, że ona mi dokładnie zaczyna modyfikować mój obiekt i już mam elegancką miskę czy tam kubek. Ok? Teraz, jeżeli dobrze ustawię tę krzywę, to jedna z nich, czy ta krzywa sterująca, może nawet przylegać do brzegu bryły i wtedy taką bryłę mogę bez problemu modelować, nie przejmując się jakimiś szczegółami. Jest to zawsze edycja bardzo gładka, bardzo sympatyczna. Jest to jeden z takich fajniejszych sposobów na modelowanie brył. Jeżeli chcę, mogę zrobić jakiś dziubek w środku, chociaż to jest oczywiście trochę bez sensu. Ok? Tego typu kształt już mam, z tym dzióbkiem oczywiście.
Powiedzmy sobie, że gdybym wywinął tą krzywą na zewnątrz, to dostałbym jakiś kształt podobny trochę do kielicha, czy takiego, powiedzmy sobie, modelu. Trzeba tylko odpowiednio skontrolować krzywę. Ok, i już miałbym coś takiego. Bardzo prosty sposób edycji, jeden z przyjemniejszych. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz jeszcze extrude, mała kontrola krzywej, kolejny extrude, obrót. No i tak w ten sposób można próbować wymodelować nóżkę. Oczywiście modelując w ten sposób łatwo trafić też na problemy, które prędzej czy później każdemu się przydarzą. Chodzi o to, że ta krzywa nie zamyka się zbyt dobrze tutaj w środku. Jeżeli na przykład miałbym wszystko ładnie ustawione, byłoby to zrobione precyzyjnie, nie tak jak teraz na szybko, to wtedy prędzej czy później spotkałbym się z takim dziwnym zachowaniem krzywej jak tutaj, że pewne ściany skupiają się w środku i jakieś takie bezsensowne zgnioty powstają. No cóż, to bierze się stąd, niestety, że krzywa rozpina mi się na pewnej powierzchni. Widać, że w ogóle nie jest ona prosta całkiem. Należałoby ją wziąć i przeskalować w osi Y do zera. Ok, tak będzie chyba lepiej. Jest teraz płaska i rzeczywiście stanowi mój ładny obrys. W każdym razie, jeżeli istnieją tego typu artefakty na samym końcu, na dnie, to przede wszystkim należy skontrolować odległość krzywej od tego zamknięcia. W tym momencie, jeżeli to zamknięcie zbliża bardzo, bardzo do końca, to mogę uzyskać w miarę całkiem fajną, bez deformacji, malusieńką dziurkę. Powiedzmy sobie, że taka dziurka jest do pominięcia i można zapomnieć o niej. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład szersze deformacje, wtedy powinien te uchwyty przeskalować tak, aby w minimalnym stopniu deformowały krzywą. Te uchwyty bowiem określają, jak bardzo rozciągnięta jest powierzchnia w pobliżu takiej dziurki. Ok, więc teraz mam nadzieję, że to zaraz jakoś pokażę. Nie wiem, czy to widać. Jeżeli przeskaluję, o, teraz na przykład rozciągnąłem i znikły te artefakty. Jak ścisnąłem, to niestety się pojawiają. Więc trzeba ustawić po prostu odpowiedni koniec i wtedy wszystko jest w porządku. Teraz, aby taki kieliszek dokończyć, to dodatkowo jeszcze należałoby skorygować jeden z tych uchwytów tutaj. No i widać, że rozdzielczość mojej krzywej wcale nie jest taka wysoka. Te 12 to jest trochę mało, bo przybliżona krzywa w tych miejscach jest bardzo taka, powiedzmy sobie, schodkowa. Wtedy warto dać trochę więcej. 64 to jest całkiem ok. Może także istnieć pewna sytuacja, w której chciałbym mieć ostro złamaną krzywą. Natomiast teraz jest zawsze tak, że oba te uchwyty do krzywej przylegają na zasadzie stycznej. To jest zwykła, prosta styczna do krzywej. Aby zmienić tego typu zachowanie, należy kliknąć w uchwyt i nacisnąć klawisz V. W tym momencie pojawia się menu i tam mamy albo rodzaj uchwytu automatyczny, który dobiera się sam w zależności od tego, jak ta krzywa jest rozpięta pomiędzy dwoma sąsiednimi wierzchołkami, albo mogę wybrać sobie uchwyt typu wektor. Wektor kieruje uchwyty, typ wektorowy kieruje uchwyty wprost na kolejny wierzchołek. Jest to sposób na zrobienie linii prostej z krzywej. Jeżeli zaznaczę wszystkie wierzchołki, wybiorę opcję wektor. W tym momencie mam wszystko zrobione na ostro. Każde zgięcie jest ostre. Istnieje również tryb, który nazywa się aligned. W tym momencie mam krzywą, która ma wszystkie wierzchołki zawsze wyrównane. To znaczy, że są na stycznej po prostu. I mogę mieć także typ, który nazywa się free. Free oznacza, że mogę sobie taki wierzchołek przesuwać jak mi się podoba i tworzyć różnego rodzaju załamania. Takie załamanie czasami może być widoczne, czasami nie. Ok? Ostatnim rodzajem uchwytu to jest toggle free align. Więc to jest jakby przełączenie pomiędzy trybem swobodnym na takim właśnie wolnym. Tak więc takie są możliwości. Odpowiednio modelując krzywą mogę spowodować, że nawet w trybie tym takim wygładzonym będę miał w miarę ostrą krawędź. Oczywiście tak się nie robi kieliszków. Jeżeli chciałbym to później w jakiejś hucie zaproponować jako model, to by mi wyśmiano. No ale trzeba byłoby nad tym popracować i wtedy można byłoby uzyskać całkiem fajny kształt. Ok, myślę, że na temat krzywych to jest dość sporo jak na pierwszy raz i jest to w zasadzie większość tego materiału, który powinniśmy znać, żeby sobie z krzywymi poradzić. To, co jeszcze warto wiedzieć, to to, że krzywe używane są w wielu różnych miejscach w Blenderze, na przykład do modyfikatorów, nad którymi robię teraz tutoriale, też o których teraz tutoriale robię. Oprócz tego krzywe używane są na przykład do animacji. Można wzdłuż takiej krzywej puścić jakiś obiekt. Można także użyć takiej krzywej jako deformatora obiektu. No ale o tym będziemy mówili w przyszłości, mam nadzieję. Natomiast teraz mogę Was z tym zostawić. No i życzyć powodzenia w zabawie Blenderem. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.